Znajdujemy się na zamku w Czchowie, który leży w sąsiedztwie Melsztyna, a w Melsztynie rządził słynny Spytygniew, który był wojewodą krakowskim i on będzie bohaterem dzisiejszej opowieści. Opowiem wam o tym, jak wojsko polskie walczyło z Tatarami w 1399 roku nad rzeką Worsklą na południowy wschód od Kijowa. Zapytacie, co tak daleko od polskiego królestwa robili polscy rycerze pod wodzą samego wojewody Spytygniewa. Otóż cała afera zaczęła się w 1395 roku, kiedy to w Azji Centralnej Tamerlan postanowił podporządkować sobie Złotą Ordę. Złota Orda nie chciała się mu dać podporządkować, rządził tam Han Tochtamysz. I dlatego Tamerlan uderzył swoją wielką armią. Zdetronizował Tochtamysza. Na jego miejsce wsadził Temura Kutługę jako nowego hana oraz Edegeja. A Tochtamysz uciekł do księcia Witolda na Litwę i tam prosił o wstawiennictwo, o pomoc, żeby odzyskać władzę w Ordzie. Tochtamysz był bardzo na rękę Witoldowi, ponieważ to ten, który w 1382 roku po Mamaju rządził Ordą i najechał księstwo moskiewskie. Kupił je niesamowicie, co prawda Kremla nie udało mu się zdobyć, ale był to ewidentnie przeciwnik Moskali. I to było dla Witolda korzystne, bo Witold też nie lubił księstwa moskiewskiego i pragnął podbić te pozostałe właśnie ruskie ziemie. Dlatego razem ci dwaj panowie skumali się, kiedy Tochtamysz został detronizowany, uciekł do Witolda i razem postanowili odzyskać Ordę dla niego. Wiosną 1399 roku wyruszyła ogromna armia składająca się z wojsk litewskich, ruskich. Były tam też niewielkie posiłki krzyżackie, a także 1500 rycerzy polskich pod wodzą Spytka z Melsztyna. Armia ruszyła w kierunku Kijowa i dalej na południowy wschód, w kierunku dzikich pól, w kierunku ziem Ordy. Naprzeciwko nich stanęła 50-tysięczna armia Edygeja i Temura Kutługi. Sprzymierzone siły przekroczyły Dniepr i obozowały po wschodniej stronie rzeki. Trzon wojsk Witolda stanowiła świetnie uzbrojona jazda bojarska z terenów ruskich, podległych wówczas Litwie, a także doborowa jazda litewska. W sumie miał on około 10 tysięcy tych świetnych wojowników. Uzupełnieniem były kontyngenty piesze w liczbie około 5 tysięcy, a także posiłki. 500 rycerzy krzyżackich, 1500 rycerzy polskich oraz inne posiłki z Rusi Halickiej będącej wówczas pod polską koroną, 1500 jazdy od hospodara mołdawskiego Stefana, był on wówczas wasalem Władysława Jagieły, a także kilka tysięcy Tatarów pod wodzą Tochtamysza. W sumie pod wodzą Witolda znajdowało się ponad 20 tysięcy ludzi, lecz Tatarzy mieli dwu lub nawet trzykrotną przewagę liczebną. Co więcej, wykorzystali element zaskoczenia, bo Witold nie zadbał o odpowiedni zwiad okolicy. Dlatego kiedy w nocy poprzedzającej bitwę Temur Kutługa stanął w niewielkiej odległości od wojsk Witolda, niepostrzeżenie poczekał na posiłki Edygeja i dopiero kiedy armia Złotej Ordy była w pełnym składzie, o świcie przystąpili do frontalnego ataku. O fatalnym dowodzeniu Witolda niech świadczy fakt, że kiedy na horyzoncie zobaczyli oni nadciągające tysiące konnych wojowników Ordy, byli zupełnie nieprzygotowani i w pierwszej fazie bitwy tylko niewielka część wojsk sprzymierzonych stanęła w gotowości bojowej. Tatarzy wdarli się głęboko pomiędzy szeregi swoich przeciwników, rozbijając ich na mniejsze grupy, otaczając i wykańczając. Można powiedzieć w tym momencie, że tak naprawdę nie było żadnej bitwy nad Worsklą, bo to, co tam zaszło, należy raczej nazwać pogromem. Jednak Złota Orda to nie byli już ci sami straszliwi Mongołowie sprzed 200 lat, bo ci
nie zostawiliby nic z tak nieprzygotowanej armii przeciwnika, którą prawdopodobnie wycięliby co do nogi. Tutaj mamy już praktycznie początek XV wieku. Uzbrojenie europejskie poszło bardzo daleko do przodu i mimo wszystko wielu uczestników bitwy nad Worsklą zdołało przedostać się z powrotem na drugą stronę Dniepru. Wśród uciekających był wielki książę litewski Witold, któremu udało się przebić przez otaczający go pierścień Tatarów i uciec wraz z przybocznymi swoimi drużynnikami. Podobnie zrobił Han Tochtamysz i jego syn Saladyn, który 11 lat później na czele Tatarów wspierał będzie nas pod Grunwaldem, a rok po tym wydarzeniu zostanie Hanem Złotej Ordy. W bitwie poległo kilkunastu książąt ruskich, gospodarz mołdawski Stefan, a także nasz dzielny wojewoda Spytko z Melsztyna. Można powiedzieć, że bitwa ta uratowała księstwo moskiewskie, ponieważ obaj panowie mieli w planie jako kolejny krok zdobycie go. Myślę, że bez problemu tego by dokonali, ponieważ nawet sam Tochtamysz 20 lat wcześniej dokonał tego bez pomocy litewskiej. Także gdyby teraz Witold wraz z nim uderzył, Moskwa byłaby w nie lada opałach i być może utrąciliby to drzewko małe, które później urosło i stało się potężną Rosją. Tak się nie stało. Rosja, jak wiecie z innego mojego filmu, rozwinęła się bardzo mocno po tych wydarzeniach i stała się potęgą. Natomiast Witold okazał się być niezbyt dobrym dowódcą, bo tu ewidentnie zawiniło kiepskie dowodzenie w tej bitwie. I dzięki temu też on potem już był bardziej pokorny w kierunku Jagieły, który przejął prym w tym konglomeracie polsko-litewskim. Także z naszego punktu widzenia trochę przydało się to, że Mongołowie utarli nosa Witoldowi. No ale szkoda tych polskich rycerzy, którzy zginęli tam daleko na wschodzie pod wodzą Spytka, którzy dzielnie walczyli do końca, aż padli pod naporem przeważających, niesamowicie licznych mongolskich hord. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Wielkie Bitwy, a o innych wielkich bitwach, o których opowiadałem wcześniej, możecie dowiedzieć się w opisie tego filmu, gdzie są linki do poprzednich odcinków. Do zobaczenia, cześć!